Witajcie, drodzy kochani. Ja zauważyłem, że przez te lata, jak mieszkam tutaj w Hiszpanii, no w naszym kraju jest tak jakby wprowadzany system Matrixa. Co to znaczy? Że osoba jest jakby uzależniona, kontrolowana, pracuje na przykład w jakimś zakładzie produkcyjnym, jest jakby takim numerem, jest jakby takim robotem, który chodzi na co dzień na siódmą do pracy, pracuje, robi to swoje pewne czynności w tej danej fabryce, czy to samochodowej, czy w jakiejkolwiek innej fabryce. Po prostu wraca do domu, zjada cokolwiek, ma może tam jakieś życie z własną żoną, ale to z każdego dnia na dzień to życie jest takie jakby więcej na limicie. Nie ma takiej jakby asocjacji z rodziną tak do końca. Z każdego roku na każdy rok jest to wszystko jakby ograniczane, prawda? Ja powiem wam, drodzy kochani, że w Japonii praktycznie rodzice z dziećmi swoimi praktycznie się nie widzą, ponieważ rodzice spędzają w pracy wiele godzin, 14 godzin, czy nawet 10 godzin, czy więcej nawet. I nie ma, jest rozwalone życie rodzinne. Dlatego jest to tak zwany matrix syntetyczny. Ja go nazywam właśnie po prostu matrix syntetyczny, ponieważ nie ma nic wspólnego. Ten system, który panuje, nie ma nic wspólnego jakby z rozwojem dobrych relacji w rodzinie, prawda? Za dużo godzin spędzamy poza domem. To jest ten problem, drodzy kochani, że jesteśmy jakby bardzo uwikłani w nasze czynności, w zarabianie pieniędzy, a tak naprawdę umyka nam zajmowanie się naszymi dziećmi, zajmowanie się naszą rodziną. I to właśnie jest taki problem jakby bycia niewolnikiem systemu. Musimy chodzić do tej pracy, jesteśmy w dużym mieście, musimy oddychać to zanieczyszczone powietrze. Wsiadamy z rana do samochodu, jedziemy do tej pracy. Możliwe, że jedni jadą 20 km, inni jadą 50, inni więcej. I jest to po prostu takie uzależnienie się od zarabiania pieniędzy, uzależnienie się od systemu. I to nie jest zdrowe, tak, drodzy kochani, tak naprawdę. Nie jest to zdrowe, wierzcie mi. Ja również posiadam firmę i muszę też ostro wyginać, żeby tu pozapłacać wszystkie ubezpieczenia i nie tylko ubezpieczenia, ubezpieczenia też na samochód i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, etc. i td. Najlepiej po prostu gdzieś skoncentrować się na życiu poza miastem, na jakiejś malutkiej wsi, na jakiejś osadzie malutkiej, tam gdzie życie jest spokojniejsze, gdzie można mieć własny ogródek, gdzie można mieć własne warzywa, własne owoce, czy ewentualnie ktoś może mieć własną kozę, czy własną krowę. Czy może sąsiad ma krowy, albo ktoś ze znajomych ma zwierzęta. Mieć kontakt z naturą, mieć kontakt z ziemią jest bardzo istotne dla nas, ponieważ weźcie na przykład Nowy Jork. Nowy Jork jest dużym miastem i ludzie, którzy tam żyją, tak naprawdę na którym w 50 piętrze czy 60 piętrze w jakimś tam wielkim budynku, no niestety nie mają kontaktu z naturą, nie mają kontaktu z matką ziemią i tracą swoją energię, jest to po prostu sztuczny system i ludzie mieszkający na 55 piętrze, jak mogą mieć dobrą witalność, jak mogą mieć dobrą energię, jeżeli oni wcale nie mają kontaktu z ziemią, tylko mieszkają tam na którymś piętrze, a praktycznie niektórzy wcale nie schodzą z tego piętra, tylko siedzą w biurach wiele godzin przed komputerem, także są naładowani tą energią negatywną, tymi jonami plusowymi. I żeby to rozładować, drodzy kochani, tą energię plusową, no musicie iść szukać kontaktu z naturą. Pojechać do lasu, podjechać nad morze, podjechać nad jezioro, żeby rozładować te jony plusowe. No i co chciałem wam zaproponować po prostu. Jeżeli macie możliwość unikać dużych miast, wielkich drapaczów chmur, wielkich bloków, wielkich biur, ponieważ tak naprawdę te radiacje, które są w tych biurach, są w tych blokach wysokich, po 50 pięter, czy ewentualnie po 20, po 30 pięter, czy po 16 pięter, no nie będą dla was, drodzy kochani, dobre i będą wpływać negatywnie na wasze samopoczucie, na wasze zdrowie. Jak będzie na przykład smakować wasza własna marchewka z waszego ogródka, jak macie kupić marchew, która jest transgeniczna i jest genetycznie zmanipulowana, lub jakiekolwiek jabłko, które jest transgenicznie zmanipulowane, przychodzi z Nowej Zelandii, pięknie się błyszczy, jest bardzo piękne, opryskane wieloma produktami chemicznymi. Jak macie w ogrodzie własne jabłka, które są czerwone i są bardzo żółte, są różnego koloru i są bardzo naturalne, bardzo dobre. Nigdy nie będzie to samo. Dlatego polecam wam, jeżeli możecie uniknąć tego matrixu, wyjść z tego matrixu, obudzić się trochę, poszukać sobie jakiegoś domku na obrzeżach miasta, tam zacząć uprawiać własne warzywa, własne owoce, bo system, który się nam tutaj szykuje, no niestety nie będzie to system, który będzie
pomagał wam na wasze zdrowie, ale to będzie system, który was chce doprowadzić do ruiny, chce was zniszczyć, drodzy kochani. Wszystko będzie transgeniczne, GMO, będziecie zjadać transgeniczne warzywa, transgeniczne owoce. Nie będzie jakichś restauracji naturalnych, będzie wszystko kontrolowane przez wielkie korporacje i to po prostu, że były kiedyś jabłka naturalne, kiedyś były owoce i warzywa naturalne, to będzie już historia. Na marginesie chciałem wam skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje podkładki do harmonizowania struktury wody, właśnie te podkładki, jak również odpromienniki mineralne, które są bardzo dobrej jakości. Kładąc taki odpromiennik pod nasze łóżko, wysypiamy się dobrze, odpromieniowuje, chroni nas przed żyłami wodnymi. Na linku pod YouTube znajdziecie odnośnik do naszego sklepu. Dziękuję państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.